Dzień dobry kochani, tu Agnieszka na kanale Andi Choiński. Ostatnio opublikowaliśmy dwa ważne nagrania o uzdrawianiu. Z doktor Danutą Adamską-Rutkowską mówiłyśmy, że medycyna przyszłości to medycyna informacji i częstotliwości. Każdy żywy organizm, każdy organ, każda komórka, jak i każdy patogen ma swoją własną, unikalną częstotliwość, na której wibruje. Ta częstotliwość sprawia, że wszystko jest sprawne. Mamy już pewne urządzenia odczytujące, ale i generujące fale częstotliwości, np. Zapper, Biorezonans, Quantum, Hunter, ponoci BedLife i różne inne. Możemy za ich pomocą uzyskać dokładną diagnozę, ale też i działając z częstotliwościami możemy unieszkodliwić patogeny czy pasożyty, ale i naprawić wiele procesów w organizmie. O tym porozmawiam dziś z Jarkiem, który jest specjalistą w temacie i terapeutą i używa jednego z takich urządzeń na sobie i na swoich podopiecznych. Przedstawiam Wam Jarka. Dzień dobry, Jarku. Dzień dobry. Witam wszystkich i witam Ciebie, Agnieszko. Bardzo nam miło. Dziękuję, że się z nami skontaktowałeś i chciałeś nam opowiedzieć o medycynie informacyjnej, o medycynie przyszłości, z którą jesteś bardzo zaprzyjaźniony i dobrze ją znasz i pracujesz z tą medycyną. Czy mógłbyś nam opowiedzieć o Twojej terapii, o metodzie i z jakim aparatem dokładnie pracujesz? Tak, jest to medycyna zarówno przyszłości, jak i teraźniejszości, ponieważ już dzisiaj możemy na tych urządzeniach pracować. Jednym z urządzeń, o którym chciałbym powiedzieć, to jest urządzenie SKIO. Urządzenie to zostało wymyślone i wyprodukowane dla wojska. Użytkownikiem tego urządzenia było NASA. NASA używała tego urządzenia do tego, żeby mieć kontrolę nad kosmonautami, którzy w przestrzeni okołoziemskiej się znajdowali. I ich sprawdzano oraz, jeśli były jakieś problemy, naprawiano. Także urządzenie SKIO działa na odległość. A właśnie, czyli urządzenie działa na odległość. Na ogół jest to biorezonans, tak? Jest to biorezonans, jest to medycyna informacyjna. Polega to na tym, że fizyka kwantowa oraz hiperfizyka jest częścią składową tej medycyny informacyjnej, ponieważ medycyna informacyjna to są pola torsyjne, pola skalarne. Czyli my wysyłamy pewną informację do organizmu i ta informacja naprawia nam narządy, komórki, atomy, cząsteczki elementarne, wchodzi bardzo, bardzo głęboko. Urządzenie ma certyfikat medyczny i jest bardzo dobrym, jeśli chodzi o pracę z podświadomością. Czy chodzi o to, że ten biorezonans wysyła fale i odczytuje fale właśnie na zasadzie częstotliwości, tak? Odczytywania częstotliwości. To jest na zasadzie wysyłania, jakby można sobie to wyobrazić, takich paczek informacyjnych. Czyli wygląda to w taki sposób, że klient, pacjent jest skanowany, po czym urządzenie zdejmuje jakby z wszystkich organów 11 tysięcy linii i na podstawie tych informacji budowana jest jakby na dany dzień informacja o organizmie. Samo urządzenie, jak producent napisał, ma 2300 programów. Ja tego nie liczyłem, bo nie sposób tego policzyć, ale jest
tak dużo właśnie tych programów. Czyli to można... jest zautomatyzowany biorezonans. Tak, to jest tak zwany biofeedback. Czyli wysyłam informację i za chwileczkę otrzymuję odpowiedź organizmu. I na tej podstawie SKIO buduje parametry danej osoby, podpowiada, w jakim kierunku pójść, co w danym momencie jest obciążone i w jaki sposób postępować. Tych 2300 programów w zasadzie można powiedzieć, że jest wszystko. Jeszcze się nie spotkałem z sytuacją, że nie mógłbym czegoś sprawdzić. Na przykład bardzo dobrze działa na dzieci autystyczne. Ponieważ wiemy o tym, że trudno z takim dzieckiem przyjść do gabinetu, posadzić je na foteliku i powiedzieć, a teraz siedź cichutko i się nie ruszaj i będzie to trwało 2-3 godziny. To jest niemożliwe. Natomiast na urządzeniu SKIO możemy to zrobić w czasie, kiedy to dziecko śpi. U siebie w domu, bez żadnego stresu, wysyłamy informacje do podświadomości, do organizmu i w zasadzie najwspanialej działa to właśnie na dzieciach i na zwierzętach. Bo trzeba dodać, że SKIO również ma oprogramowanie dla zwierząt. Ponieważ dorośli ludzie często sabotują swoje myśli, natomiast dzieci i zwierzęta nie. Więc lepiej działa na tych, którzy nie sabotują. Jarku, tak, ale ja bym chciałabym wrócić do tego aspektu technicznego bardzo ważnego i to podkreślić, bo biorezonans, medycyna informacji, częstotliwości, wibracji, na ogół podłącza się pacjenta jakimiś elektrodami i wtedy, czy jest zawsze jakiś dotyk, jest połączenie aparatu razem z pacjentem. Ty nam mówisz o urządzeniu, które jest jak gdyby nowej generacji, innej technologii biorezonansem, który działa na odległość, który nie trzeba być w kontakcie z urządzeniem, żeby jednak dostać jego od niego i przekazywać informacje i częstotliwości, tak? Tak. Istnieje możliwość podłączenia pod aparat SKIO za pomocą elektrod, ale powiem tak, że w moich dolegliwościach bardzo poważnych ja bardzo rzadko używałem elektrod. Nawet jak siedziałem pół metra od urządzenia, to robiłem sobie na odległość całe terapie. A w jaki sposób? W jaki sposób informacja jest wysyłana i odczytywana? Przez co? To są pola morficzne tak zwane. O to mi chodziło. Czy możemy wytłumaczyć, czym jest pole morficzne? To jest informacja. Pola morficzne to są informacje. Natomiast współczesna technologia nie potrafi odczytać i zmierzyć pól morficznych, co nie znaczy, że ich nie ma. Bardzo rozwiniętą, jeśli chodzi o sprawy takie praktyczne, to jest Rosja. Rosjanie tutaj jakby są najlepsi w tym temacie. No i zbudowano takie urządzenie. Gdyby ono nie działało, nie byłoby zbudowane dla wojska, nie byłoby używane dla kosmonautów, nie miałoby certyfikatów medycznych. Także więc to wszystko zostało udokumentowane, że działa. To urządzenie działa właśnie przesyłając informacje za pomocą pola morficznego, więc to nam da jak gdyby też potwierdzenie, że takie pole istnieje. To wiesz co, to angielski biolog wykazał właśnie istnienie tych pól morficznych, Rupert Sheldrake, i to jest po prostu taka matryca, w której jest nieskończona ilość informacji, które organizują życie i to są właśnie pola informacyjne, to są pola morficzne. I to widzimy w wielu przypadkach, szczególnie w przyrodzie, no ale jest to tak do końca niezbadane. Czyli ten aparat SKIO
jak biorezonans operuje zdalnie na odległość, nawet w kosmos, przez pole morficzne. I teraz nie musimy być w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, możemy używać tego aparatu do skanowania jego pola informacyjnego, żeby uzyskać właściwą diagnozę, zobaczyć, gdzie są jakieś dysfunkcje, ale również i wprowadzić informacje naprawcze, tak? Tak. Oprogramowanie pozwala nam wysyłać informacje homeopatyków zapisanych właśnie informacyjnie. Także często się zdarza tak, że jak ja zeskanuję jakiś organizm, to widzę, że organizm jest niedożywiony i mogę go naprawić zarówno preparatami homeopatycznymi, które tutaj są zapisane jako informacja. No tak, bo homeopatia to przecież jest informacja, impuls informacyjny. Kwiaty Bacha. Tak, kwiaty Bacha, o tak. Nie wiem, czy ktoś się z tym spotkał. Litoterapia, fitoterapia. Jest bardzo dobry program tak zwanego doktora Hammera. To jest niemiecki lekarz, który zbadał mózg i odniósł zmiany w mózgu do innych organów w organizmie. Nazywane jest to też medycyną germańską albo biologią, totalną biologią. Po Hammerze rozwijało się to i rozwija, ale tu to oprogramowanie też pozwala na to, żeby to posprawdzić. Tu chodzi też, że każda choroba ma swoją przyczynę w jakichś emocjach, tak? Tak. Ja akurat KIO jest bardzo urządzeniem bardzo skierowanym na emocje. Możemy wejść w podświadomość, kierować tą podświadomością. Tutaj powiem jeszcze ważną rzecz, że pierwsza informacja, która jest wysyłana do organizmu, to jest wysyłane pole miłości. Nie można tym urządzeniem zrobić krzywdy. Zawsze jako pierwsze idzie pole miłości. I tutaj warto byłoby wspomnieć o tym, że urządzenie to działa w taki sposób, gdybyśmy sobie wyobrazili trójkąt. Na jednym wierzchołku trójkąta jest pacjent, na drugim wierzchołku trójkąta jest urządzenie, a na trzecim jest terapeuta. I to jest pełna współpraca. Ja dla zobrazowania powiem o takim przypadku. Próbowałem zeskanować dziewczynę. Dziewczyna, która miała kłopoty emocjonalne w stosunku do matki. Jest niepełnoletnia, więc matka zezwoliła na to, żeby zaingerować w nią, w jej organizm. No i zaczęliśmy proces naprawczy, żeby nie było czegoś takiego jak nienawiść do matki, smutek, żal, jakieś emocje takie negatywne. No i była jedna terapia, druga terapia. Przy trzeciej terapii nie mogłem tej dziewczyny zeskanować. Nie mogłem jej odszukać. Nie wiedziałem, co się dzieje. Zaczynam zazwyczaj terapię o 22. Postanowiłem o 23 sprawdzić. Nie udało się. O 24 nie udało się. Informowałem mamę, że nie mogę jej zeskanować, nie wiem dlaczego. No i umówiliśmy się na kolejną terapię. Ja siadam do komputera, zaczynam skanować, ale mam w pamięci gdzieś w sobie tą sytuację poprzednią. Siadam, skanuję, nie mam negatywnych odczuć, ale kiedyś usłyszałem od pewnej takiej mojej znajomej przyjaciel, która mi też wiele pomogła, że pacjenta trzeba kochać. Po terapii możesz go tylko lubić. I wyobraź sobie, że
siadam do komputera i wyskakuje mi informacja dla mnie, że mam... O, cześć! No tak, my tu mamy zwierzyniec. Witaj w klubie. Chyba już jest późno u ciebie, bo ziewa. Tak. Pojawiła się informacja skierowana do mnie, że mam odrzucić wszystkie myśli i zacząć miłować, ale zacząć od siebie. Wow. Wtedy zupełnie inaczej podszedłem do tego i już było wszystko dobrze. Także nie mogłeś zobacz, jak... jej zeskanować, bo blokada była u ciebie. Nie, nie, ja już zacząłem ją skanować, ale dostałem informację, że mam podejść do tego z pełną miłością. Czyli aparat zeskanował i ciebie. Tak. I właśnie na tym polega ta praca w trójkącie. Że jak ja siadam i zaczynam terapię, to ja wiem o tym, że to jest integralna część ja, tkio i pacjent. Nie można sobie tutaj pobłażać, bo takie różne informacje pojawiają się. Kiedyś poszedłem sobie zrobić herbatę w trakcie. Wracam, a na monitorze mam napisane skup się. Czyli maszyna rozmawia z tobą. Tak, tak. Także tak działa skio. Wiesz, to jest to, co cały czas mówię. Musimy odbudować naszą medycynę i medycyna w przyszłości będzie oparta zupełnie na innych parametrach i na innych wartościach. Dzisiaj lekarze są uczeni takiej, jakby to powiedzieć, trochę nieczułości w stosunku do pacjentów, no bo wiadomo, by ich to afektowało, mają do czynienia z taką wielką ilością chorób, ale chyba jednak takie, wiesz, ludzkie, empatyczne podejście z poziomu też świadomości duchowego dla drugiej osoby, no będzie konieczne w tej medycynie, która będzie integralna i która będzie umiała wyleczyć pacjenta na każdym poziomie jakiejś dysfunkcji, tak, a nie tylko fragmentu czy symptomu. I to jest ta całość, ten holizm. Jest to ciekawe urządzenie. Niesamowicie mnie tutaj zastanawia ten fakt, że działa to na odległość i czy naprawdę to działa. I to, czy naprawdę to działa, czy naprawdę to funkcjonuje, to chyba tutaj możemy udowodnić na zasadzie diagnostyki. Bo jak najlepiej udowodnić, że ten aparat funkcjonuje, jeśli właśnie na odległość jesteś w stanie odczytać choroby i dysfunkcje jakiegoś organizmu, kogoś z twoich pacjentów i mu o tym powiedzieć, a ty tej osoby nie widziałeś na oczy, tak? I nie znasz jego historii choroby. Tak. Czasami zdarza się tak, że są ludzie, którzy nie do końca rozumieją, na czym polega ta medycyna. Podchodzą trochę sceptycznie, ale jednocześnie są bardzo otwarci. I ja wtedy proponuję im coś takiego, żeby pierwsza terapia była taka, że ja nie mam żadnej informacji, co danej osobie dolega. I następnego dnia umawiamy się na rozmowę telefoniczną i ja opowiadam i mówię czasami więcej niż dana osoba sobie zdaje sprawę z tego, co jej dolega. Wszelkie traumy od momentu poczęcia do dnia terapii skio pokazuje. Czy na przykład był poród przez cesarskie cięcie, czy były jakieś problemy w trakcie ciąży, w którym roku były jakieś traumy, które oddziałowują na to, żeby organizm jest zablokowany. I to zazwyczaj wszystko się potwierdza. Jak ja opowiadam o takich rzeczach, to oni po prostu są zdumieni. Miałem ostatnio taką 88-letnią panią, której jak opowiedziałem o traumach i w którym roku mniej więcej coś wystąpiło,
To ona mi odpowiedziała tak. Ja jej tam podałem rok, chyba 12 rok życia. Nie pamiętam, nie będę datami, ale podałem jej jedną datę. Ona mówi tak, zostałam oddana do sierocińca. To była wojna. Kolejną datę jej podałem, mówi, wywieziono nas na Syberię. Kolejną datę jej podałem, ona mówi, miałam problemy z mężem. Była zaskoczona, ja również. Ale ja jestem tylko od tego, żeby podpowiedzieć, co z tym zrobić. I te traumy można również likwidować. O, to znaczy, aparat odczytuje informacje z biopola danej osoby, która jest przesyłana na odległość do aparatu, który tłumaczy na nasz język i możesz odczytywać konkretną informację. Jest, mówiłeś, ponad 2,5 tysiąca programów. Nawet jeszcze nie dało się wszystkich wykorzystać, także jest to dosyć szeroki zakres. Jest to, wow, niesamowita technologia, bo i łączy, prawda, pola morficzne, pola informacyjne, biopole każdego człowieka, jak i informatykę i sztuczną inteligencję. Tak, urządzenie odczytuje bardzo głęboko, na przykład jeśli chodzi o problemy boreliozy. No właśnie. Jesteśmy w stanie odczytać, w którym miejscu prętki boreliozy się zagnieździły. Czy jest to stan zapalny, czy jest to stan przewlekły. No i to zlikwidować. Właśnie, ja tu chciałam też dać taką informację, bo wiele osób boryka się z boreliozą. Szuka najróżniejszych sposobów. Tutaj zioła oczywiście też fajnie działają, ale do tej pory to, co ja znalazłam jako informację w temacie boreliozy, najbardziej efektywny jest właśnie biorezonans. Tak. Miałeś już pacjentów z boreliozą? Tak, tak. Mam pacjentów z boreliozą, którym zadaję zawsze jedno pierwsze podstawowe pytanie. Czy mieli diagnozowanego Epstein-Barra? Większość niestety nie miała. Mm-hmm. I od tego zaczynamy. Mm-hmm. Ponieważ to jest stymulant boleriozy. Tak, tak. Przypomnij może, czym to jest, żeby pacjenci wiedzieli. Epstein-Barr? Mm-hmm. No to jest wirus. Mm-hmm. Który się najpierw dostał do organizmu i stworzył takie adekwatne środowisko później dla krętków boleriozy. On często bywa w organizmie, natomiast w sytuacji, kiedy jeszcze krętki borelii się znajdą, no to wtedy to on go stymuluje, te krętki. I wtedy się zaczynają one rozmnażać, no nie wiem, osadzać głęboko, nawet bardzo głęboko osadzać. Dlatego trzeba zadziałać na wirusa i na boleriozę, tak? Dzięki SKIO można to odszukać, w którym miejscu w organizmie. Bardzo ładnie działa SKIO na terapię kręgosłupa, gdzie można znaleźć, który krąg w kręgosłupie jest, no, ma jakąś dolegliwość, sprawdzić, z jakiego powodu jest to zapalenie, czy tam są bakterie, czy tam są wirusy. I również zlikwidować to. Także jeśli chodzi o kręgosłup, to jest bardzo dobre urządzenie. Również. Refleksologia. O, jeszcze ciekawą rzeczą, którą można sprawdzić, to jest podział komórkowy. Miałem takie osoby, które zjawiały się, przychodziły i mówiły, diagnoza jest, mam raka. A ja mówię, no dobrze, no to sprawdźmy to. Sprawdzałem, czy jest podział komórek. Nie było podziału komórek. No, wtedy trzeba powiedzieć, nie widzę. Chyba nie jest to rak. Nie ma podziału. Sprawdźmy za tydzień lub dwa. Ale ja z KIO nie widzi żadnego podziału komórek. I potem były takie przypadki,
że osoby, które były tutaj zdiagnozować się, dostawałem od nich informację zwrotną po jakimś czasie, że nie mają raka. A myślały, że tak. A myślały, że tak, bo lekarz powiedział, że tak. A to były zupełnie inne rzeczy, które można w bardzo łatwy sposób zlikwidować. I byli wystraszeni. No już sam ten strach mógł sprowokować niezłą tragedię w ich życiu, więc dobrze, że dostały informację zwrotną i od ciebie. Czyszczenie krwi na przykład. Bardzo ważne. W sytuacjach, kiedy usuwamy patogeny z organizmu, trzeba uruchomić limfę i wyczyścić krew. Tak. To też zęby, oczy, no mnóstwo rzeczy. Można naprawiać wady wzroku, nawet zaćmę, jaskrę. Miałem ostatnią panią, która miała żółtą plamkę. O! Lekarze jej powiedzieli oczywiście, że to już choroba starcza, że to już się nic nie da zrobić. Jesteśmy w trakcie terapii, już po kilku terapiach ona mówi, ja zaczynam widzieć kolory. Mówi, jeszcze nie widzę ostro, a czasami widzę ostro, a czasami nie widzę ostro. Jak ja z nią rozmawiam i mówię, jak pani się czuje, ona mówi, owoce widzę ostro. No, następnego dnia już, bo to jest cały czas praca, ta informacja wchodzi do organizmu i organizm musi zarezonować. Bo na tym polega biorezona. Ja wysyłam informację, z KIO wysyła informację, ja jestem tylko terapeutą. Z KIO wysyła informację i jeśli organizm zarezonuje z tą informacją, to zaczyna się sam naprawiać. Czyli musi przyjąć tą informację, tak? Czyli... Tak, musi przyjąć, ale również wpaść w ten sam rezonans. Dlatego są pewne osoby, które na przykład mają zakodowane w podświadomości programy, o których w ogóle nie wiedzą. Ja odczytuję i widzę, że jest anemia. No dobrze, ale dlaczego? No nie ma możliwości wchłaniania się witamin. No dobrze, no to wchodzę w mózg, prawda? A tam są zapisane informacje, że dany organizm odrzuca witaminy. W jaki sposób to się może stać? A może się to stać w taki sposób, że nawet w dzieciństwie, czy gdziekolwiek kiedyś, człowiek powie, ale mi to nie pomaga. Podświadomość to zapisała. To nie będzie pomagać. I wtedy odwracamy informacje w podświadomości, że witaminy pomagają. I organizm zaczyna wchłaniać. To jest rewolucyjne. Wzorce informacyjne. To jest rewolucyjne, no bo wiemy, że wiele chorób bierze się właśnie z naszych programów zapisanych w podświadomości, ale też i z emocji, ze stresu. Są to czynniki, które wywołują objawy. I teraz mówisz nam, że SKIO jest aparatem, który odczyta wszystkie informacje na każdym poziomie naszej całej wielowymiarowej istoty i tak samo na każdym poziomie je skoryguje. Tak samo na biofizycznym, biologicznym, chemicznym, hormonalnym, ale też i w podświadomości, we wzorcach, w programach fałszywych, które są zapisane, w blokadach i tak samo w energii, tak? Mhm. Wow. W traumach. Tak, dlatego jest to tak niesamowite, rewelacyjne i wciągające urządzenie, bo ja po prostu jestem zakochany w nim. No masz pasjonującą pracę. Każda terapia jest indywidualna. Do każdej podchodzę w sposób taki, jak to by była, nie wiem, koncert symfoniczny najważniejszy w życiu. Wow. Gdzie
informacje przepływają, gdzie ja po prostu, ja nie liczę czasu. Czasami zapominam się, siedzę wiele godzin. A aparat odczytuje, daje ci informacje, diagnozuje, odczytuje, gdzie są właśnie jakieś problemy, nad którymi trzeba pracować. Ty dostajesz tą informację w postaci słów już. Tak, i od razu mogę włączać programy tak zwanym pracujące w tle, które od razu naprawiają, czyli, a ja idę dalej, szukam dalej. Czyli aparat szuka i jednocześnie włącza programy naprawcze, czyli zbiera informacje i wysyła pakiety informacji, które są informacjami naprawczymi. Załóżmy, że ktoś ma jakiś zakodowany wzorzec w podświadomości spowodowany jakimś przekonaniem albo traumą, który blokuje pewne procesy biofizyczne lub biochemiczne w jego organizmie i aparat to znajdzie i prześle teraz informację korygującą, żeby przeprogramować podświadomość na to, żeby już ta osoba nie miała tego problemu ani w żadnym ze swoich ciał, tak? Tak. Wow. Dlaczego nie mamy takiej medycyny? I to działa, tak? Czyli są rezultaty. Właśnie ja cały czas mówię, patrzmy się na rezultaty. Jeżeli ludzie wychodzą z chorób chronicznych, radzą sobie ze swoimi właśnie blokadami, jakimiś przekonaniami, które ich blokują i mają problemy na poziomie fizycznym i zdrowotnym, a potem po takich seansach uświadamiają sobie wiele rzeczy, wiele procesów i zachodzą u nich zmiany i zdrowieją, no to patrzymy się na rezultaty, żeby wiedzieć, że to funkcjonuje. Wow. No jeśli pacjent współdziała, to naprawdę są rewelacyjne efekty. No właśnie powiedziałeś, że to działa na zasadzie rezonansu, biorezonansu, czyli że aparat wysyła pewien rezonans, czyli pewną częstotliwość i osoba powinna, żeby ją przyjąć, ona też powinna być w odpowiednim rezonansie, żeby ten pakiet informacji w ogóle do niej dotarł i w niej się zakodował, w jej polu, tak, się ten pakiet zakodował. Więc osoba, która będzie z góry nastawiona na nie lub nie będzie chciała współpracować, raczej nie ma szansy, żeby to u niej zadziałało. A w jaki sposób osoba właśnie mogłaby pomóc sobie, żeby być w takim rezonansie do tego typu przekazu paczek informacyjnych dla siebie? Wypraktykowałem sobie w większości terapie nocne. No właśnie. Czyli wchodzimy... Przez pierwsze pół godziny dana osoba powinna sobie coś czytać lub oglądać, ale musi to być coś fajnego, jakieś zdjęcia z przeszłości, które wspominają jakieś dobre chwile albo jakiś film przyrodniczy. A potem może iść spać. Organizm wtedy działa sobie bez żadnego... Człowiek wtedy odpoczywa i nie myśli, nie torpeduje tego, co się dzieje. Do tego jeszcze są, wiesz, fale mózgowe w wolniejszych częstotliwościach. Na tym też mogę pracować, jeśli widzę, że fale mózgowe działają nieprawidłowo, to ja je też doprowadzam do stanu prawidłowego. Tak, tylko właśnie we śnie one są spowolnione i wtedy podświadomość jest bardziej podatna na przyjmowanie informacji, tak, na przeprogramowanie. Tak. I taka terapia trwa 6, 7, 8 godzin. Całą noc. Ponieważ umawiam się potem z tą osobą, do której godziny możemy pracować. Ja po kilku godzinach jakby fizycznej pracy przed urządzeniem włączam tak zwane programy nocne. I one do rana stymulują organizm. Także często jest tak, że jak się idzie do jakiegoś gabinetu terapeutycznego, to jest się tam pół godzinki, godzinkę. U mnie się jest całą noc. I to jeszcze w swoim wygodnym łóżku, bez żadnego stresu, bez bólu. Ale to jest też taki najodpowiedniejszy moment, tak? Kiedy człowiek wypoczywa, kiedy
nie ma tej aktywności umysłowej. Bo wiemy, że żeby się wprowadzić w taki rezonans otrzymywania dobrych częstotliwości wspierających życie, my też powinniśmy być wyciszeni, tak? Być w tych falach alfa, teta, delta. Więc to jest bardzo logiczne, że to może bardzo dobrze funkcjonować w stanie snu i w stanie wypoczynku. I to jest metoda, którą opracowałeś. Dobrze. O, opowiedz nam jeszcze o jakichś przypadkach, diagnozach i uleczeniach. No to może wspomnę o swoim. A, no to wiesz co, ja chciałam się ciebie zapytać o twoje doświadczenie, bo jesteś naszym ozdrowieńcem. To te, jak... Od tego się zaczęła no, moja praca, w ogóle moja fascynacja urządzeniami biorezonansowymi. Jarku, bo ja chcę sprecyzować, że to jest właśnie niesamowite, że ty nie mówisz, jak wiele osób, z którymi rozmawiam, z czystej teorii i z obserwacji swojego zawodu i tego, czym się zajmujesz, tylko też z autopsji. Miałeś ciężkie choroby i w ten sposób sobie pomogłeś. Tak, no to może pokrótce, żeby nie przesyłać informacji negatywnej, informacji choroby, smutku, nie wiem, bólu. Wiesz, ale to jest jak... nadzieja. To jest nadzieja dla osób, kiedy mówimy, z czego wyszli i jacy są dzisiaj. To jest ogromny przykład i nadzieja, że każdy może wyzdrowieć. Że nie ma czegoś takiego jak choroby nieuleczalne i to jest to, co ja na tym kanale próbuję zbudować i zmienić te chore paradygmaty. I ty jesteś jedną z takich osób i to jest wspaniałe, bo dajesz nam świadectwo tego, że jesteś dzisiaj zdrowy i wyzdrowiałeś z poważnych problemów, bardzo poważnych, a jednocześnie odkrywasz nam terapię, która jest po prostu, powiem krótko, rewelacyjna i rewolucyjna. Tak, dlatego że chciałbym się przekazać tą informację, ponieważ wiem, że zadziałała. Zadziałała na mnie. Ja w 99 roku dowiedziałem się, że mam wirusowe zapalenie wątroby typu C. Nie było na to żadnych metod lekarstw. Przestałem chodzić do lekarza, bo on nie miał dla mnie nic do zaproponowania poza uśmiechem. Ale przez łzy może. Kiedy skończyłem 50 lat, mój organizm powiedział dosyć. I wtedy ujawniły się te wszystkie problemy. Marskość wątroby czwartego stopnia. Czyli to już jest ostatni stopień. Diagnoza, przeszczep. Organizm zaczął się zachowywać tak jak w trakcie takich chorób, czyli krwawienie z przewodu pokarmowego, otwieranie się żył w żołądku, martwica, żyły wrotnej. Straszne. Nie będę opowiadał moich przeżyć, ale kto się spotkał lub ma coś takiego, niech wie, że to jest. Medycyna informacyjna jest drogą wyjścia. Oczywiście nie tylko. Ponieważ moje doświadczenia to również mój początek drogi rozwoju. Kiedy wiedziałem, że Stwórca, jeśli da mi możliwość, to wszystko będzie dobrze. No i dostawałem taką możliwość kilkukrotnie. Do tego byłem pewien, że wszystko będzie dobrze. A do tego wszystkiego właśnie urządzenia biorezonansowe. Kiedy mój organizm, na przykład jeśli się otwierały właśnie żyły, traciłem krew, zabierano mnie do szpitala z hemoglobiną 1,4. 1,6 to jest śmierć. Jakoś tam odratowywano mnie, było dobrze. Wszyscy się dziwili, że tak szybko dochodzę do znowu do dobrego stanu.
No ale potem organizm znowu odmawiał posłuszeństwa. Znowu się otwierały żyły. Żylaki w przełyku, krew się lała, góra, dół, wszędzie. I znowu dochodziłem szybko do zdrowia. I to tak trwało, 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 aż w końcu okazało się, że no, że jest dobrze, że wątroba jest naprawiana, czuję się bardzo dobrze, przeszły te wszystkie dolegliwości. I w zasadzie można powiedzieć, że już dzięki biorezonansowi zacząłem funkcjonować normalnie. Czy to długo trwało? Długo używałeś terapii biorezonansem, żeby się doprowadzić do tego lepszego stanu? 4 lata. 4 lata. Dlatego jeśli ktoś myśli, że w tak ciężkich chorobach wystarczy chwilkę i już wszystko będzie dobrze, to niestety nie. Trzeba włożyć w to bardzo dużo pracy i desperacji. Moje życie się zupełnie zmieniło od tego momentu. Miałem czas na to, żeby się rozwijać. Jak tylko miałem siłę, to od razu się uczyłem. Robiłem kursy, robiłem jakieś... No cały czas się uczyłem czegoś. Chodziłem bardzo głęboko. Próbowałem na sobie najróżniejszych terapii. Łącznie ze złotym panaceum. Wiesz, o czym tak, tak. Mówię. Także byłem bardzo otwarty i jestem. Wiedziałem, że będzie dobrze. To chyba no, było też potem... bardzo ważne, że miałeś to przekonanie, że sobie poradzisz, że będzie dobrze. I jesteś też taką osobą, która potwierdza, że tutaj zaangażowanie, wzięcie odpowiedzialności za siebie, uwierzenie, przekonanie siebie, że wszystko będzie dobrze i forma rozwoju, tak samo rozwoju duchowego, to też są klucze do tego, żeby to zadziałało. To jest niezbędne. Tak, no pomagali mi przyjaciele, miałem terapię na odległość, które wchodziły we mnie, w moje podświadomości, w moje rody. Bardzo dużo rzeczy składało się na to. To nie, a przede wszystkim moja żona, która podpierała mnie. Pięknie, Jarku. I doprowadziłeś się do równowagi, odzyskałeś zdrowie twojej wątroby, tak. Ale to nie koniec historii. To nie koniec. Spadła mi znowu przez utajoną krew hemoglobina. Nie tak bardzo, ale spadła. No i pojechałem do szpitala. Miałem dostać uzupełnienie krwi. I tak, uzupełniono mi. Tylko, że z moją grupą 0RH+, mogę dostać tylko 0RH+. A mi podano inną krew. Okej. Przytłoczono ci inną grupę krwi, tak? Inną grupę krwi. Następnego dnia od razu mnie wypisano. Wróciłem do domu i w zasadzie przez 2 miesiące leżałem u tablicy. Miałem chore wszystko. Tak jak sobie ktoś jest w stanie wyobrazić, na to, to miałem chore wszystko. No tak, zła grupa krwi. Jak po 2 miesiącach miałem trochę siły, poprosiłem żonę, żeby mi przyniosła skio. No i zaczęło się od początku. Jak spojrzałem, co mi dolega, to trochę się przestraszyłem, bo nie wiedziałem, od czego zacząć. No więc zacząłem od wzmacniania organizmu. I tak po kolei, po kolei, po kolei. Trwało to troszkę więcej niż rok. Ale no w tej chwili jestem zdrowy. Ale mogłeś pomału zacząć wstawać z łóżka, odzyskiwałeś stopniowo tak. Zdrowie, system po systemie się regenerował. Najważniejszy był ten moment po 2 miesiącach, kiedy absolutnie nic nie mogłeś zrobić, bo był ból i cierpienie, kiedy mogłeś w ogóle użyć aparatu i zacząć pracować z biorezonansem.
ale to też był dla mnie dobry okres. Te 2 miesiące. Patrząc w sufit, jeszcze mogłem myśleć. Więc myślałem. I nawiązywałem kontakt ze twórcą. I uważam, że to był dobry czas. Pięknie. Pięknie. No, gratulujemy, Jarek. Dziękuję Ci za to świadectwo. Jest niesamowite. Zwalczyłeś, poradziłeś sobie, zregenerowałeś twój organizm, twoją wątrobę po wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Miałeś przetoczoną złą grupę krwi, co doprowadziło cię po prostu do tragedii. Do tragedii. Ale również zregenerowałeś swoje ciało, więc jesteś żywym dowodem na to, że terapia, o której mówisz, działa i że nawet takie tragedie da się uleczyć, da się z nich wyjść. Jest to cały proces, to nie jest jedna rzecz, ale jest to możliwe. I dzisiaj dzielisz się tą wiedzą i terapią, którą poznałeś i zgłębiłeś, i której używasz i z którą pracujesz. I tak jak powiedziałeś, pomagasz innym osobom, każdy jest indywidualny, unikalny. Każdego traktujesz jak oddzielną symfonię i pracujesz z tym i wysyłasz, diagnozujesz ich, widzisz dzięki tej aparaturze, z czym trzeba pracować i wspierasz tych ludzi. Wiesz, nauczyłem się empatii. Jak się czułeś? Nauczyłem się empatii. Nauczyłeś się empatii. Przechodząc sam przez te wszystkie szczeble dochodzenia do zdrowia. Także teraz, jak z kimś współpracuję, to ja naprawdę rozumiem. Dokładnie. To jest nasze człowieczeństwo. I na tym człowieczeństwie opieramy naszą współpracę terapeuta-pacjent, no i urządzenie. Dlaczego nie używać technologii? Technologia nie powinna być czymś, co nas prowadzi do ślepego zaułku i nas może skrzywdzić, tylko właśnie do tego powinna być używana technologia, żeby nas wspierać i nas wspomóc tam, gdzie tego potrzebujemy. I to jest doskonały przykład technologii i człowieczeństwa, jak pracuje terapeuta z pacjentem. Na jakiej zasadzie i na jakich wartościach, jak się go traktuje. Nie jako kolejny numerek w kolejce, którego muszę zbadać dany fragment w organizmie i przeczytać, przepisać z procedury odpowiednią chemię, żeby usunąć, przytłumić objawy, czy podejść do tej osoby z sercem, z empatią, ze zrozumieniem własnych doświadczeń, jak człowiek do człowieka, razem współpracując i z technologią, która temu służy, a nie czystą chemią. Pięknie. Traktując człowieka jako... Jest o tyle właśnie ciekawym urządzeniem, że nie ma barier. Najdalszy mój pacjent to była Australia. Nie wiem, czy można dalej. Spróbujesz z Kanadą, z Montrealem? Oczywiście. Pola morficzne wszędzie. Tak, to było też bardzo ciekawe. Większość tych ludzi ja w ogóle nigdy nie widzę. Czasami proszę, żeby przysłali zdjęcie. Bo też wtedy mogę się skupić, patrząc. Każda fotografia również jest energią. Łatwiej jest wtedy zobaczyć i pracować, wiedząc na przykład, z kim się pracuje. Ale nie jest to konieczne. Pięknie, wiesz, może... Medycyna informacyjna nie jest oddziaływaniem siłowym. Często ludzie są przyzwyczajeni do tego, że jak mają terapię jakimś zaperem, no niektórzy czują te mikroprądy, jak mają terapię na kręgosłup manualną, to czują ból, czują, że coś tam się dzieje.
A medycyna informacyjna jest medycyną cichą, niesiłową, ale działającą cuda. Stąd wierzę, że medycyna, w którą powinniśmy pójść, medycyna przyszłości, to jest właśnie medycyna informacyjna. Medycyna częstotliwości. I są już takie technologie. Najprawdopodobniej są też bardzo poważne takie technologie, które są przed nami w jakiś sposób schowane, a niektórzy może mają do nich dostęp. I myślę, że któregoś dnia i my będziemy mieli prawo używać takiej medycyny, ale jak już zrozumiemy i naprawimy ten system i zrozumiemy, jak funkcjonuje cała nasza istota, no to może nie będzie aż tak drastycznych, dramatycznych historii do opowiadania, bo nawet nie będziemy już się doprowadzać do takiego stanu. Tak. Urządzenie polskie jest bardzo rozbudowane i jest dosyć trudne. Trzeba naprawdę poświęcić wiele, wiele czasu, żeby prawidłowo zacząć odczytywać informacje, które się pojawiają. Natomiast no, są też urządzenia dla ludzi, osób, które mogą to robić w domu poprzez inne urządzenia, bardzo ciekawe, również przeze mnie wypróbowane i również używane. Ja tutaj mam, to jest urządzenie Life Balance. To działa jak, wygląda jak telefon komórkowy, powinien powisić na szyi. Jak działa to, to urządzenie, 600... ten Life Balance? Też na odległość wysyła informacje wokół ciała. I skąd można mieć takie urządzenie? Ja mogę skontaktować z producentem, to jest rosyjski producent. Można to zakupić bezpośrednio u niego. Urządzenie jest również rewelacyjne. Można je, ja jak jadę na przykład w samochodzie, to sobie włączam to urządzenie. Ma 600 programów na wiele, wiele dolegliwości. Wiesz co? Jeśli ktoś... Wiesz co, Jarku, ja może pokażę twoją stronę internetową, gdzie są pokazane te urządzenia. To jest twoja strona internetowa, tak? Widzisz teraz. Medycyna informacyjna. To jest strona bioplazma.com, tak? I tu jest to urządzenie SIKO, które teraz pokazuję. To jest SKIO, przepraszam. To jest to urządzenie SKIO, które teraz pokazuję. To jest maszyna, z którą ty pracujesz, tak? Tak. Tutaj przeczytam aparat SKIO. Diagnozuje, redukuje stres, depresję, odczula, redukuje ból, napięcia psychofizyczne, równoważy energię w meridianach i czakrach, wykonuje akupunkturę bez igieł, pracuje z falami mózgowymi, m.in. teta alfa, o czym my mówiliśmy, stosuje terapię czaszkowo-krzyżową, balansuje kręgi rdzenia krzyżowego, pracę mięśni, cyrkulację krwi, hormony itd. Wykonuje usuwanie pasożytów, patogenów, grzybów, stymuluje ogólny detoks organizmu, pracuje nad zmniejszeniem stresu, oczyszcza i wzmacnia krew, koryguje i uzdrawia wzrok, stosuje odczulenia alergiczne, posiada specjalne programy dla sportowców, wzmagające wydolność, umożliwia wiele innych zabiegów opartych w medycynie naturalnej, homeopatii, medycynie chińskiej i doktora Hamera. Jest też terapia antynikotynowa. I to jest właśnie SKIO. To jest ten aparat. A ty teraz pokazałeś nam Life Balance. I to tak. Jest to urządzenie, tak? To jest to? Tak, tak, to jest to. I tu też jest opis tego urządzenia i jak z nim pracować. To jest twoja strona internetowa, jest tutaj też kontakt na ciebie na tej stronie. Ja to i tak podam w linkach w opisie. Dobrze? Dobrze.
To jest pokazane. Chciałbyś jeszcze coś poopowiadać o Twojej pracy, o urządzeniu? Można by o tym wiele mówić. No, jest wiele, wiele ciekawych sytuacji, przypadków. Zwłaszcza te, gdzie ja diagnozuję osobę, która mi nie mówi, co jej dolega, i potem w trakcie rozmowy telefonicznej, jak ja słyszę, że rzeczywiście to się dzieje. Kiedyś miałem dziewczynę, która mi wychodziło stres skóry, cały czas stres skóry, lęk przed dotykiem. Takie informacje mi się powtarzały z różnych stron, w różnych miejscach. No i przy rozmowie z nią, ja mówię, że takie informacje otrzymuję, żeby się zastanowiła, o co chodzi, przemyślała to. Ona mi powiedziała wtedy tak: nigdy w życiu nikomu tego nie mówiłam, ale dziadek mnie molestował. Kio, znalazło to. I odwróciliśmy. Pod świadomości odwróciliśmy i było wszystko dobrze. A jak z nowotworami? Jest specjalne oprogramowanie bardzo rozbudowane na nowotwory, na stymulację. Natomiast no, ja zawsze zadaję sobie pytanie, siadając przed urządzeniem, zapominając często, choć nie lekceważąc, to, co dostałem, te informacje, które dostałem od pacjenta. Pacjent mówi: mam nowotwór, mam guza, mam coś tam. Ja: okej, ale ja to sprawdzę sam. I wtedy zaczynam szukać. Powiem tak, że nie miałem przypadku takiego, żeby ktoś zszedł, żeby nie dało rady. Zresztą moją intencją od początku była intencja taka, żeby po prostu pracować ze świadomymi osobami. I takie osoby się zjawiają. Ja nie chcę mieć gabinetu przy ulicy X, do której wchodzą różne osoby, a ja po prostu traktuję to wszystko jako kolejna osoba w danym dniu. Ja to robię zupełnie inaczej, ponieważ wiem, że teraz są inne czasy, a będą jeszcze lepsze. I to jest przykład tworzenia nowej jakości, działania na nowych zasadach, na innych wartościach. I jesteś jedną z taką osób, która właśnie zaczyna działać tak, jak chcemy działać w nowym świecie, w nowym systemie, który chcielibyśmy stworzyć i żyć, w którym będzie ten, to będzie dobre dla każdego, tak? No tak, dlatego Skio wysyła pierwszą informację: częstotliwość miłości. To znaczy, że pewnie większość naszych problemów psychoemocjonalnych, mających też swoje odzwierciedlenie w naszych problemach zdrowotnych, bierze się z jakiegoś deficytu miłości. Być może nawet tej miłości do samego siebie. Może od tego powinniśmy zacząć. Bardzo często. Lęk przed zmianami bardzo często jest. Pojawiają mi się takie informacje u różnych osób. Lęk przed zmianą i odwracamy to. Bo ludzie boją się zrobić krok do przodu. Nie mają pewności. Nie wiedzą, co ich tam czeka. Dlatego bardzo wartościowe jest w sumie to, jak człowiek staje przed ścianą. Bo wtedy nie ma obaw przed przyszłością, bo albo przejdzie, albo nie. Czy uważasz, że znaleźliśmy się dzisiaj w takiej sytuacji światowej, gdzie wszyscy stoimy przed ścianą?
No i to jest właśnie ten moment, że czas na zmiany. Myślę, że tak. Myślę, że wiele osób już przekroczyło ten próg i podąża do przodu. Tak, tylko my marzymy o tym, żeby to było ogólnodostępne, żeby to było dla całego społeczeństwa, żebyśmy wszyscy żyli w takim społeczeństwie świadomym, społeczeństwie opartym na tego typu zasadach, jakościach, wartościach, gdzie jest prawda, gdzie jest świadomość, gdzie jest współpraca, gdzie jest życzliwość, gdzie jest szacunek, integralność, spójność i w którym będziemy mieć prawdziwą medycynę, a nie to coś aroganckiego, co się za medycynę dzisiaj uważa. I niech tak się stanie. I tak się stało, i tak jest. Dokładnie. Pięknie, piękna intencja. Jarku, to jest bardzo ważna informacja, którą nam przekazałeś. Podzieliłeś się swoją historią. Ja może dodam tak też na zakończenie, że gdy opowiadałeś o błędzie medycznym, które przeżyłeś, no takich rzeczy nie można bagatelizować i to jest też ostrzeżenie dla słuchaczy, żeby weryfikować. I przed każdą decyzją też zastanowić się kilka razy, a też i weryfikować, ponieważ no, na podium rankingu światowego o pierwsze i drugie miejsce walczą na przemian takie choroby jak układu krążenia, jak i nowotwory, i są one głównymi winowajcami utraty życia ludzkiego na zmianę, ale jest trzecie miejsce na tym podium, którego wielu się może nie spodziewa, a mianowicie trzecim winowajcą za problemy zdrowotne, a nawet śmierć u ludzi, to są błędy medyczne, skutki uboczne leczenia i działalność naszej akademickiej medycyny. I to nie jest, ja tutaj nie odkrywam żadnej Ameryki, takie są statystyki. Jest to nagminne dzisiaj, jest bardzo dużo błędów. Około 200 tysięcy Amerykanów umiera rocznie tylko po przyjęciu środka przeciwbólowego, bo na przykład, albo rozwalą sobie na przykład wątrobę, bo mamy taki dziwny refleks bardzo często, akurat mówiłeś o wątrobie, że kiedy człowiek na przykład wypije coś wieczorem i potem budzi się rano z kacem, boli go głowa i bierze wtedy tabletkę chemiczną, nawet taką przeciwbólową, zwyczajną, to może doprowadzić do naprawdę marskości wątroby. Pomieszanie alkoholu z lekiem. Bardzo dużo ludzi niestety z tego powodu traci życie lub zdrowie. Jest wiele, wiele błędów, skutków ubocznych, chemii, nietolerancji do chemii. I to jest trzeci powód chorób i zgonów w naszym społeczeństwie. Na czwartym miejscu wypadki, oparzenia. Także lepiej zwracać uwagę na to, co się dzieje w naszym zdrowiu i jaką decyzję podejmuje służba medyczna. W Twoim wypadku był to niesamowity błąd przetoczenia Ci złej grupy krwi. Więc no, zasiliłeś te statystyki trzeciego miejsca. A my musimy być tego świadomi i zrozumieć, że no coś nie do końca jest tak, jak powinno w naszej medycynie akademickiej i my jako obywatele, jako pacjenci, jako świadomi pacjenci powinniśmy właśnie przekazywać nasze świadectwa, żeby to zmienić. Raz, żeby pokazać, że możemy wyzdrowieć, a dwa, że takie rzeczy mają miejsce, żeby uchronić i uczulić inne osoby przed błędami medycznymi, diagnostycznymi i skutkami ubocznymi. Dlatego na zakończenie mogę powiedzieć, że nie bójmy się wiedzy, bo wiedza to jest jedyny element w naszym życiu, który blokuje nas przed właśnie tą chociażby medycyną informacyjną. To nie jest tak, że to jest jedyne urządzenie na świecie. Tych urządzeń jest mnóstwo na całym świecie. Używają tego lekarze, używają tego terapeuci. Tylko cały czas to jest spychane gdzieś
nie ma świadomości ludzi, ludzie się boją. Nikt się nie zastanawia nad tym, odbierając telefon komórkowy, jak działa telefon komórkowy i jak fale do niego przychodzą i ich nie widać, a są. Tutaj też tak. Oczywiście, jeśli ktoś chce, ma taką potrzebę, to ja mogę to wszystko dokładnie wytłumaczyć. Natomiast czy to ma sens? Najlepiej sprawdzić na sobie, czy działa, jak działa, no to to działa. Tak jak odbieramy telefon komórkowy. Po prostu odbieramy. No właśnie. I na tym będzie polegała medycyna przyszłości i teraźniejszości. I bo już można tego używać dzisiaj, mamy tą technologię i jak widać to działa, bo są rezultaty i zawsze patrzmy się na rezultaty. Jeżeli taki aparat jest w stanie zdiagnozować i to bezbłędnie, a nawet poszerzyć jeszcze spektrum tej diagnozy o przyczyny psychoemocjonalne, o traumy i o przekonania w podświadomości i do tego jeszcze wysłać pakiety informacji, żeby skorygować te błędy, te zapisy, no to, to już mamy, prawda? To już wiemy, że to działa. Jeśli mamy pacjentów, to jak ty powiedziałeś, żadna z osób, z którymi pracowałeś, nie odeszła. Wszystkie są, no to też jest rezultat. Ja zawsze szukam prawdy tam, gdzie są rezultaty. Gdy nie wiemy, gdzie jest wartościowa prawda, patrzmy się na rezultaty. I jeszcze na zakończenie powiem, że to, co powiedziałeś o wiedzy, o informacji jest bardzo ważne, bo my głównie chorujemy właśnie z braku wiedzy. Przez to, że nie mamy dostępu do wartościowej wiedzy, informacji. I z braku tej wiedzy, pomimo że jest informacja wszechobecna, ale my nie mamy tej wiedzy, dokonujemy pewnych decyzji w naszym życiu, które nie zawsze mogą się dla nas skończyć korzystnie, a nie mamy nic cenniejszego w naszym życiu jak nasze zdrowie. Dlatego bierzmy za nie odpowiedzialność i weryfikujmy, sprawdzajmy, jeśli o to chodzi, no to naprawdę zaangażujmy się i weźmy za to odpowiedzialność i sprawdźmy, co jest nam proponowane. A metod i możliwości jest naprawdę dużo. Żadnej nie można lekceważyć, ponieważ każda z nich przynosi ulgę. Każdy sobie sam wybiera, czy woli mieć światłoterapię, czy litoterapię, czy woli zioła, czy woli skio, ale niech wybierze cokolwiek i wtedy na pewno będzie dobrze. Tak, bo właśnie w procesie zdrowienia ważne jest podjęcie tej decyzji, podjęcie działania, wzięcie odpowiedzialności za siebie i zmiana, wprowadzenie jakiejś zmiany w swoim stylu życia, tak? To jest ważne, więc gdy wchodzimy na ścieżkę jakiejś terapii, no automatycznie nasza świadomość zacznie się w jakiś sposób poszerzać, czy będziemy dokonywać takich bardziej prozdrowotnych wyborów też dla siebie. Tak jak powiedziałeś, ta terapia najlepiej funkcjonuje na osobach, które rezonują z tą wiedzą i z tym aparatem. Rezonują. Czyli ktoś, kto nie wierzy i robi inne rzeczy. Albo przynajmniej nie sabotują. Słucham? Albo przynajmniej nie sabotują. Przynajmniej nie sabotują. Lepsza neutralność i obojętność niż sprzeciw, prawda? No są to wszystko częstotliwości, nasze myśli, nasze przekonania też i mogą to sabotować. Ja myślę, że podstawowe w zdrowieniu to jest zbudowanie przekonania, że można wyzdrowieć. I praktycznie chyba nieważne jest, jakiego się użyje sposobu i jakiej się użyje terapii. Najważniejsze jest, że się w nią uwierzy, że to działa. No i wtedy to działa. Więc trzeba wszystko zrobić, żeby w nią uwierzyć. A tutaj doinformowanie się właśnie o działaniu jakiejś terapii wzmacnia naszą wiarę w działanie tej metody. I my z nią rezonujemy i z nią współpracujemy. No i jak to się mówi, wiara czyni cuda. Ja nawet powiem, że nie wierzyć, zaufać i sprawdzić. Tak. Zaufać i sprawdzić. I wtedy można wchodzić w to. Wiara jest zbudowana na informacji. Widzisz, u mnie wiara jest zbudowana na wiedzy, ale na przykładzie innych ludzi.
gdy ufam czemuś, ale potwierdzą mi to przykłady osób, które wyzdrowiały, no to ja mam wiarę, tak? Wierzę w to, że raka można uleczyć, bo osobiście znam setki takich osób, bo to widzę na co dzień. Więc to jest już u mnie niezaprzeczalna wiedza i wiara. Oparta na praktyce i na przykładzie. Tak, no może mamy troszeczkę inną definicję, bo ja oczywiście wiara dla mnie jest bardzo ważna, natomiast jeśli chodzi o taką działalność, to jest wiedza. Wiedza. No tak, ale to się bierze z wiedzy. Tak, a każdy... Wszyscy musimy spojrzeć w niebo. Tam do Stwórcy Wszechświata, Wszechrzeczy i wszelkiego stworzenia. Bo bez tego nie będzie dobrze. On daje życie i on zabiera. Każdy dobry... Więc jeśli daje możliwość, to wtedy możemy z wiarą wchodzić na nową ścieżkę. Bo wiemy, że skoro dostaliśmy kolejną nadzieję, kolejną możliwość, no to nie ma odwrotu. Każdy dobry naturoterapeuta powie, że nie ma pełni uzdrowienia bez jakiejś formy zrozumienia duchowego. I mówię duchowego. To jest prawda, co powiedziałeś. Ja uważam, że tak, oddać, zaufać i oddać to Bogu i zaufać, a wiarę w nasze uzdrowienie zbudować na wiedzy, na przykładach, na praktyce, na skutkach, zweryfikować. Nie chodzi nam o ślepą wiarę, tylko właśnie zbudowaną na konkretnej wiedzy z rezultatami. Jarku, słowo na zakończenie. Zapraszam, jeśli ktoś nie ma oporu, ma zrozumienie, a chciałby sprawdzić, chciałby być zdrowy i nie powtarzać swoich poprzednich ruchów, bo jeśli ktoś czyni ciągle to samo i oczekuje zmian, to nie będzie dobrze. To zapraszam. Kontakt do Ciebie i link do Twojej strony internetowej podam w opisie. Bardzo Ci dziękujemy za podzielenie się Twoją historią i Twoją terapią, Twoją wiedzą i z tym, z czym pracujesz i Twoim doświadczeniem. Niech idzie w świat, niech rezonuje i pomaga innym. A Wam dziękujemy za oglądanie. Do następnego. Dziękujemy, Jarku. Dziękujemy wszystkim.